Witam wszystkich, nazywam się William Amzalag i pragnę powitać Was na 5. odcinku Longevity TV. Jeunesse. My redefiniujemy młodość. Epizod 5. Rozumiejąc rezerw. Resveratrol. Te dwie nazwy brzmią prawie identycznie. Jest to oczywiście nieprzypadkowe. Rezerw jest produktem jeunesse i resveratrol jest jednym z podstawowych składników, ale nie jest to tylko jedyny. Faktycznie jest tam także 8 innych aktywnych składników. Wiśnia, aloes, owoc granatu, zielona herbata, czarne jagody, nasiona winogron, owoce acai i sok winogron. Dlaczego te wszystkie egzotyczne składniki? Podstawowo dlatego, że są silnymi antyoksydantami. Więc antyoksydanty znaczy przeciwko oksydacji. Co to znaczy oksydacja? To jest to, co dzieje się, jak mamy jabłko i zostawimy je na powietrzu. Jabłko staje się brązowe, nazywamy to oksydacją, tak samo jak kawałek metalu, który zacznie rdzewieć poddany działaniu powietrza. To jest chemiczna reakcja powstająca za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z tlenem. I tlen jest zawarty wszędzie w naszym ciele i oksyduje wszystko, nawet nasze DNA. Fortunnie mamy w sobie naturalny antyoksydant zaprojektowany do przeciwdziałania destruktywnych działań tlenu. Nie jest to jednak wystarczające do naprawy wszystkich szkód spowodowanych oksydacją. Dlatego nasze ciało korzysta z dodatkowych źródeł antyoksydantów pochodzących z naszego pokarmu, a specjalnie tych pochodzących z kolorowych owoców, takich jak czarne jagody, acai, wiśnie i z czerwonych winogron. Te antyoksydanty ulokowane są w skórce owocu i są oryginalnie zaprogramowane do ochrony owocu przeciwko oksydacji. Rezerw posiada wspaniałą kombinację antyoksydantów, szczególnie dla naprawy uszkodzonego DNA. Ale zanim naprawi DNA, musi przeniknąć do niego. I największą przeszkodą jest przeniknięcie błony komórki. I bardzo niewiele składników potrafi tego dokonać. Zostało udowodnione, że rezerw potrafi przeniknąć przez błonę komórki. CAP-E test mierzy potencjał antyoksydacji w naturalnych produktach. Jest zaprojektowany do zmierzenia i sprawdzenia, czy te antyoksydanty są w stanie przenikania i penetracji i czy są w stanie ochraniać komórki przeciwko szkodom oksydacji. Rezerw osiągnęło niesamowity rezultat CAP-E testu 37,1 jednostek na centymetr kwadratowy, który jest daleko przekraczający wszelkie normy. Rozumiesz teraz, dlaczego rezerw jest w stanie naprawić uszkodzone DNA, ale nie jest jedynym to elementem działania rezerw. Rezerw wspomaga naszą długowieczność i pokażę Ci jak. Czy wiesz, że jak mniej jemy, możemy żyć dłużej? Jeżeli jesz 40% mniej kalorii, możesz żyć 30% dłużej. I to jest udowodnione naukowo przez testy, innymi słowami, fakt naukowy udowodniony na całym świecie. Dlaczego restrykcja kaloryczna zwiększa długowieczność? Dla zrozumienia tego fascynującego faktu przeniknijmy w naukowy świat genetyki. Wiesz, że mamy pomiędzy 20 a 30 tysięcy genów zlokalizowanych w każdym z naszych 46 chromosomów. Te geny posiadają sekretne kody odpowiedzialne za produkowanie tysięcy zróżnicowanych białek, które potrzebujemy
to do rozwoju, do pracy, myślenia i przetrwania. Nie wszystkie geny są aktywowane w tym samym czasie. Faktycznie tylko 10% pracuje jednocześnie, inne są uśpione i obudzą się w przypadku specjalnych potrzeb. Niektóre będą uśpione przez całe nasze życie. Tak, nasze całe życie, chyba że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jak nasze życie jest w zagrożeniu, niektóre geny nazywane genami przetrwania nagle się przebudzą. Specjalnie geny nazwane sirtuinami, które w tym czasie uruchomią produkcję specyficznych białkowych enzymów, nazywanych enzymami sirtuinowymi. Zgadnij, co się wydarzy. Wszystkie te enzymy zwiększą wszystkie nasze funkcje systemu. Krążenie, odporność, system nerwowy, płuca, układ trawienny i tym podobne. Ale najbardziej interesujące jest to, że te enzymy zwiększą stabilność DNA i stłumią formowanie się abnormalnego DNA i to jest dobre dla długowieczności. Głodując albo jedząc 40% mniej kalorii jest uznane jako zagrożenie i automatycznie uruchamia gen sirtuiny. I to jest powodem, dlaczego ograniczenie kalorii wydłuża długowieczność poprzez ochronę wszystkich naszych funkcji. Ale głodowanie przez całe życie nie jest zabawne i nierealistyczne dla większości z nas. To właśnie było powodem, dlaczego naukowcy szukali czegoś, co mogłoby naśladować redukcję kalorii bez potrzeby głodowania. Znaleźli to w czerwonym winie. Czerwone wino zawiera polifenole. Polifenole są to molekuły, które daje czerwony kolor do czerwonego wina, ciemnobrązowy do czekolady, zielony do zielonej herbaty, winogrona, jabłka, cebula, orzechy, jagody i wiele innych owoców, warzyw jest załadowane polifenolami. I resveratrol jest jedną z tych molekuł występujących w skórce czerwonych winogron. I odgrywa podstawową rolę w długowieczności. Te molekuły potrafią zaktywizować geny sirtuin bez potrzeby ograniczania kalorii w celu pomocy w naprawie genów i wydłużenia życia. Więc jakie są korzyści z używania rezerw? Rezerw zwiększa wytrzymałość. Rezerw zwiększa ilość energii produkującej mitochondria w komórkach mięśniowych. Także zwiększa siłę mięśni i zmęczenie mięśni wspólnie z poprawą koordynacji. Rezerw poprawia pamięć. W bardzo podobny sposób, jak tracimy z wiekiem siłę w naszych mięśniach, zauważamy także stopniową utratę pamięci, czasu reakcji i procesowania informacji. Rezerw poprawia pamięć i czas reakcji. Rezerw poprawia regulację tłuszczu. W 2005 naukowcy z Kanady i Chile odkryli, że resveratrol przeciwdziała w zwiększaniu kwasów tłuszczowych, a także w absorpcji cukru w jelitach. Rezerw poprawia odporność w przewlekłych stanach zapalnych. I przewlekłe stany zapalne są jednym z największych przyczyn uszkodzenia DNA. Jest naukowo udowodnione, że resveratrol redukuje stany zapalne na poziomie komórkowym. Jak możemy przyjmować rezerw? Rezerw jest podawany w formie żelu i ta forma podawana w formie żelu jest bardzo ważna, ponieważ zwiększa biodostępność naszych składników, co oznacza lepszą dyfuzję w przenikaniu barier do układu pokarmowego. Możesz użyć 1 do 3 saszetek na dzień, w każdym czasie podczas dnia. Podsumowując krótko, resveratrol jest wielkim odkryciem. Jak to dzieje się z wielkimi odkryciami,
Wnioski doprowadzają nas do bardzo prostego pomysłu, w którym dzięki pobieraniu naturalnych molekuł z roślin możemy uruchamiać geny, włączać je i wyłączać, w celu korzystania z ich przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, antybakterialnym i regulującym cukier działaniu. I w końcu w dłuższym życiu. Rezerw jest bardzo silną obroną przeciwko oksydacji i uszkodzeniom przez wolne rodniki na poziomie komórkowym. Dzięki możliwości udawania restrykcji kalorycznej uruchamia geny sirtuiny i w ten sposób chroni nasze ciało przeciwko chorobom związanym z wiekiem. Da nam natychmiastowo więcej energii, polepszy skupienie i koncentrację. Rezerw jest wspaniały dla każdego z nas. Na imię mam William Amzarag i jestem generacją młodych. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Dziękuję. Jeunesse. My redefiniujemy.